Siemanko, z tej strony ekipa Slash Craft jest Paweł, Karol i... Karol! Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony ekipa Slash Craft. Dzisiaj jesteśmy w większym gronie, ponieważ jest Gotnis, bardzo ceniona osoba na tym kanale, gość przede wszystkim dzisiaj specjalny tego odcinka. Jest jeszcze Łukasz i Karol. I co? Dzisiaj mam dla was test wszystkich smaków pustek, jakie widzieliście też na miniaturce. Trochę krzyczę, bo żeby było słychać, ale dobra. Mamy 10 kubeczków i fusti, czyli specjalny na pierwszy pan Dawid. Jest to fusti mango. Teraz to widzicie przybliżone, bo w domu mam zdjęcie. Pokażę wam wszystkim, tak to właśnie się prezentuje. Fusti o smaku mangowym, tak. Ciekawe, jak będzie smakować. 3-4. To skrzyniowe, nie jabłkowe. Moje oczy! Co? Uknąłem to! Co bardziej na odcinku widziałem to! Ja. Bardzo dobra, spadło mi do gustu. Dobra, i to... Jest bardzo wyrazisty smak. Te polskie też są jakby mają ten... Jakby ten smak może trochę bardziej taki uniwersalny, taki wiem, bardziej dlaczego ciężko czuję, się w nim czuć. Czuję brzoskwinię w tym tak trochę. No faktycznie, to właśnie też można stwierdzić, że... Ale bardzo dobre. Właśnie. Ogarnij, mango to jest akurat słodki. Panie testerze, tutaj kolejny. Dobra, kolejny napój. Słodko. Kolejna. To jest owoce leśne. Owoce leśne. Jak nie po swojku. Bardziej to jest porzeczka, tak? Tak wygląda i możemy sobie nalewać. Każdy sobie naleje oczywiście po kolei. Ja jestem bardzo dobry, bo... Jestem pierwszy z Gregu. Oczywiście to nalewać. Zamknij się w smaku. Te owoce są bardzo... Dobra, pijmy. Jagodowe. Bardzo przyjemny. Ale bardzo naprawdę. Dobra, ostatnia to o smaku jabłkowy. Gruszki. Nie. On jest głupi, on jest głupi. Miałem to mać! Nie, jeszcze mój trener, weźcie mnie z tym zabierzcie. Twoja stara najebana. Dobra, nagrywamy. O, o ile piany, coś tam. Już. Już jest normalny. Ale przepiękny, to będzie moja ulubiona. Kazonik. Ej, czemu ja zawsze na niej nie przystoję? Jakimś normalnym kazonikiem nie dostaję zawsze. Paweł, kurwa, ja gdzieś się chcę. Ej, daj mi zielony. Tu jest lepszy sam zapach niż smak. Powiem wam. Ale dobra. O kurwa, kot i tyle wody, pic, gadasz dużo, jesteś nic.